Bartosz Kaliński, witam, witam serdecznie Państwa na kolejnym otwarciu wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej. Dzisiaj otwieramy aż 5 wystaw. Nie wiem, czy to dobrze, czy lepiej było, gdybyśmy w każdą sobotę miesiąca otwierali po jednej wystawie, czy lepiej jest tak jak dzisiaj. Ja to jest jedna charakterystyka, a druga charakterystyka dzisiejszych wystaw jest to, co charakteryzuje Centrum Rzeźby Polskiej jako instytucję, owa otwartość i różnorodność. 3 miesiące temu, 9 lipca otwieraliśmy wystawę Sabarego Dunikowskiego. Jest więc od, można powiedzieć, klasyki do całkiem współczesnych poszukiwań ludzi młodych. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych, witam w pierwszej kolejności artystów, uczestników 6 edycji Triennale Młodych oraz pana Olafa Brzyskiego, Artura Malewskiego, Emilię Kuryłowicz oraz grupę doktorantów z Krakowa, o której to wystawie powiem za chwilę. Proszę Państwa, w roku bieżącym Centrum Rzeźby Polskiej świętuje jubileusz 30-lecia funkcjonowanie jako Narodowa Instytucja Kultury. I zakładaliśmy, że ten rok będzie bardzo intensywny, że program będzie obfitował w duże atrakcje. Stąd między innymi ta klasyczna czy kanoniczna wystawa Ksawery'ego Dunikowskiego, która kilka dni temu się skończyła. Oraz zgodnie z rytmem naszej flagowej imprezy Triennale Młodych kolejna, 6. już edycja. Do tej idei Triennale Młodych przywiązujemy bardzo dużą uwagę i znaczenie. Jest to projekt, który zainicjowany w początku lat 90. zachowuje swoją ciągłość i jego ideologia polega na promowaniu młodych artystów, umożliwieniu im prawdziwego takiego entry do kariery artystycznej, czym jak nie mamy taka instytucja jak nasza Narodowa. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale zawsze była to taka bardzo szeroka, demokratyczna manifestacja młodej sztuki, która w zdecydowanej większości potwierdziła te wybory, które zostały dokonane. W tej imprezie, w dotychczasowych 6 edycjach wzięło udział ponad 150, może nawet 180 artystów. I tak jak mówię, w większości to był dobrze zainwestowany kapitał. To są artyści, którzy potwierdzili swoją pozycję na scenie artystycznej. Czyli ja bym chciał przede wszystkim podziękować artystom, którzy przyjechali tutaj na 6. Triennale Młodych, że wzięli udział w preselekcjach do tej imprezy. Przyjechali prawie wszyscy artyści na tą wystawę, na montaże. Nie ma tylko 2 artystów. I Wam bardzo dziękuję za to, że wzięliście udział w tej wystawie i że daliście nam możliwość obejrzenia Waszych prac na tej wystawie. I chciałbym, żebyście tutaj wszyscy przyszli, ja Was wymienię z imienia, nazwiska, posłużę się kartką, bo jest troszkę dużo tych nazwisk, więc będę czytał z kartki i bym prosił Was tutaj, żebyście podeszli, bo bez nas nie byłoby tej wystawy. Agata Bielska, Ola Buczkowska, Michał Gajer, Bogorzata Goliszewska, Jerzy Goliszewski, Magdalena Karpińska, Szymon Kobylarz, Bartosz Kokosiński, Tomasz Koszewnik, Maja Krupińska, Julia Kul, Julii nie ma, Korian Lewandowski, Piotr Łakomy, Konrad Maciejewicz, Gizela Mickiewicz, Piotr Pałk, Paulina Sadowska, Piotr Skiba, Dawid Wawrzyniak, Julia Zborowska, nie ma jej, jest we Wiedniu, nie mogła przyjechać, ale jest jej praca. I jeszcze mamy sekcję performance i ponieważ większość osób się przygotowuje do performance, to pewnie ich tutaj nie ma, więc przeczytam nazwiska tych osób, które dzisiaj nas zaszczycą swoimi performance'ami. Więc to będzie Izabela Hamczyk, Justyna Górowska, Małgorzata Michałowska, Maria Toboła i Grupa Oko, Ola Grunholz, Klaudia Jarecka i Olga Ogierańska. W zasadzie Justyna Górowska ma swój performance do kamerowy, który jest już na wystawie, więc... Justyna, podejdź tu do nas.
No, to dziękuję jeszcze raz artystom. Takie typy psychologiczne są, tyle historii zachowań. Bardzo ładne też zrobione, wiesz, jakby... Walor dotykowy jest istotny w przypadku tej pracy. Temat sztuka i iluzja jest tak wieczny jak sam sztuk. Jaki sam iluzja? Nie, to nie jest.